znak krzyża, który czynimy, rozpoczyna, kończy mszę świętą, rozpoczyna, kończy nasz dzień. W czasie Chrztu Świętego, innych sakramentów, zawsze obecny jest znak krzyża, kiedy się błogosławimy wzajemnie, rodzice, dzieci, znak krzyża na czole. I czasem ktoś może nam zarzucić, dlaczego my czcimy narzędzie zbrodni. My nie czcimy narzędzia zbrodni. Gdyby Chrystus nie umarł na krzyżu, nie umarł z miłości, żeby nas odkupić, nie złożył ofiary za nasze grzechy, to nigdy byśmy na krzyż nawet nie chcieli spojrzeć. Ale krew Chrystusa obmyła ten krzyż i w krzyżu jest nasze zbawienie. Jezus na krzyżu, do krzyża przybił nasze grzechy, poniósł ofiarę, którą my powinniśmy ponieść i w ten sposób nas odkupił. Żeby zrozumieć trochę teologię krzyża, żeby zrozumieć, co się stało na krzyżu, sięgnijmy do rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem. To jest trzeci rozdział Ewangelii świętego Jana. W nocy przychodzi Nikodem, uczony żydowski, i Pan Jezus mówi do niego, odwołując się do tekstów, które on zna, do tekstów z Księgi Liczb. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni i każdy, kto na niego spojrzał, otrzymywał zdrowie, tak trzeba by wywyższono Syna Człowieczego. I to jest odwołanie do tej plagi wężów, które zostały zesłane na Izraelitów wtedy, kiedy sprzeciwili się względem Pana Boga. Mojżesz otrzymał polecenie, żeby uczynił miedzianego węża i umieścił go na wysokim palu. A zatem ci Izraelici patrzyli na krzyż już w tamtym momencie. I do tego odwołuje się Chrystus, że kiedy przyjdzie Jego krzyż, każdy, kto do Niego się zbliży, otrzyma życie, otrzyma zdrowie, otrzyma wieczność i zbawienie poprzez to przyjęcie tej miłości, którą Bóg za nas dał na krzyżu. To jest jeden obraz. A drugi obraz odwołuje się do święta Paschy. Dzisiaj takie krwawe ofiary są składane przez Samarytan na górze Garyzim. Tych Samarytan jest dzisiaj niewiele, tam kilkaset osób, ale oni każdą Paschę świętują w ten sposób, tak jak ta Pascha była świętowana na początku. Zabijają baranka i, co ciekawe, tego baranka składanego w ofierze umieszczają na ruszcie. Ten ruszt jest w kształcie krzyża. Nabijają go na pręt pionowy, pręt poziomy i w ten sposób rozciągają tego baranka. A zatem w czasie, kiedy była spożywana Pascha w czasach Pana Jezusa, jeszcze krwawe ofiary, bo była jeszcze wtedy świątynia, to ten baranek był składany na krzyżu, na ruszcie w kształcie krzyża. I znowu odwołanie do Chrystusa, który jest barankiem Bożym, to mówi Jan Chrzciciel, został na krzyżu ofiarowany jako nasza Pascha. Pamiętamy, ten baranek paschalny uchronił Izraelitów od śmierci, od ostatniej plagi, od śmierci pierworodnych, a śmierć Chrystusa na krzyżu daje nam zbawienie. I Wielki Piątek ten krzyż adorujemy, całujemy ten krzyż, klękamy przed krzyżem na dwa kolana, żeby uczcić tą miłość Chrystusa, który poniósł śmierć za nasze grzechy. I ostatni obraz, bardzo ciekawy, jest taka tradycja pokazująca krzyż, z którego wyrastają, bo to jest drzewo, zielone pąki, zielone liście. I to jest ten znak, przez krzyż do zmartwychwstania. Ten krzyż, na którym Chrystus został ukrzyżowany, na którym oddał za nas swoje życie, ponieważ On jest Bogiem, Chrystus wchodzi w śmierć po to, żeby nas wyciągnąć do zbawienia, do życia wiecznego. I do tego odwołuje się święty Paweł, dając nam konkretną wskazówkę. Jeżeli razem z Chrystusem zostaliśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa, zanurzeni w Jego krwi, to razem z Nim również zmartwychwstajemy do nowego życia. Pamiętaj o tym Wielki Piątek, kiedy będziesz adorował krzyż, kiedy będziesz adorował Chrystusa, który na krzyżu umarł. Przez krzyż prowadzi nas do zmartwychwstania, do nowego życia, do świąt paschalnych.